Tak, ja przypominam sobie ubiegłoroczne o tej samej porze rozmowy, bo przecież w czerwcu w ubiegłym roku zbieraliśmy już podpisy, gdzie prosiliśmy tutaj telewidzów telewizji Trwam o wsparcie. No, wsparcie było duże. No, ten projekt się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem i ze strony pracowników, i ze strony różnych środowisk, a więc wsparcie otrzymaliśmy, bo w tak krótkim czasie żaden projekt do tej pory nie uzyskał takiego dużego wsparcia. No, to też myśleliśmy, że będzie działało na polityków, no ale niestety tak się nie stało. No, trochę jest rozgoryczenia. Pracownicy dopytują nas codziennie, podchodzą do naszych przewodniczących w poszczególnych sieciach. Mamy maile, telefony, co z projektem. Dopytują nas również pracodawcy polscy, którzy nas wspierali, różne organizacje. Co robimy dalej, pytają. Szczególnie pracownicy pytają, co robimy dalej. Będziemy mieli 29 Komitet Inicjatywy zwołany. Będziemy rozmawiać na ten temat i będziemy się zastanawiać, co tak naprawdę dalej robimy z tym problemem. No i podstawowe pytanie jest, dlaczego PiS tak długo, partia rządząca, mająca bezwzględną większość w parlamencie, dlaczego do tej pory nie uchwaliła tego projektu? Czy są jakieś obawy przed tymi regulacjami, przed wprowadzeniem czterech wolnych niedziel? Ale obawy nie mówię, bo myśmy rozmawiali wiele razy, tak jak pan mówi, na temat za i przeciw, tak. I czy to ekonomicznie jest dobre, czy to dla społeczeństwa jest dobre, dobre dla pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ale jakiego typu obawy wstrzymują tak długo pracę nad tak ważnym projektem? No właśnie to mnie dziwi i sam się zastanawiam. Ostatnio nawet miałem okazję pytać panią minister Rafalską o to. No, pani minister mówi, obawy są tylko takie, żeby złego projektu nie uchwalić. Ale my z pełną świadomością oświadczamy, że ten projekt jest bardzo dobry. On jest bardzo szczelny, a na dowód tego powiem państwu, że jest dobry. To są właśnie te działania lobbystyczne przeciwko tej ustawie, które prowadzą wielkie sieci, przeciwnicy tej ustawy. Na czym one polegają, można wiedzieć? No, przede wszystkim na ośmieszaniu tej ustawy, straszeniu społeczeństwa, ile to, przypomnijmy sobie, ile to tysięcy ludzi straci pracę z tego tytułu, jak to obroty spadną w handlu, ile to budżet państwa straci. Dzisiaj nie ma, brakuje pracowników w handlu. No, Ukraińcy, którzy pracowali, powoli się przemieszczają, bo mają w tej chwili... Bezwizowy ruch, tak, więc mogą pojechać dalej na zachód. W całej Unii i tak się dzieje. Mało tego, od października bardzo dużo ludzi się wybiera na emerytury, zaczyna ustawa wchodzić w życie. A więc no, pracodawcy również nam mówią, będzie tragedia, nie ma komu pracować. A więc dzisiaj mamy bardzo dobry klimat do wprowadzenia tej ustawy. Mało tego, wracając jeszcze do tego straszenia społeczeństwa, tym całego lobbystycznego tutaj działania, no, ono jest straszne, bo cały czas wymyślają pracodawcy nowe argumenty, ale one są wyssane z palca. Te zwolnienia, o których mówiłem, różne liczby padały, bo 20 tysięcy, 40, 60, 80, 100 tysięcy, a więc to w tej chwili na panewce im spaliło. Obroty, no proszę państwa, na Węgrzech przez rok czasu funkcjonowało ograniczenie handlu w niedzielę, właściwie zakaz można powiedzieć. I co się stało? Sieci wydłużyły swój czas pracy otwarcia sklepu w tygodniu. Sieci również zaoszczędziły na niedzieli, bo to są większe koszty na energii, na ogrzewaniu czy na klimatyzacji i wielu innych procesie sprzedaży produkcyjnym. I co się okazało? Obroty im wzrosły, bo to, co mówimy, że ludzie kupowali tam na zapas, tak jak u nas kupują na zapas przed świętami, tymi 14,
i pracodawcy, kiedy Orban no, jednoosobowo zadecydował, że wycofuje się z tego zakazu handlu w niedzielę, one najbardziej grymasiły, bo im się to opłacało. I to dzisiaj tak tym było. Pracodawcom też się będzie opłacało i my o tym wiemy. Sami pracownicy nam mówią, no, pytają się, dlaczego ci pracodawcy tak się zachowują. Ja myślę dlatego, że pokazują nam, że oni tu rządzą w Polsce, że oni wprowadzają ten neoliberalny porządek. No, czasami się, proszę Państwa, zastanawiam poprzez te wszystkie te działania w mediach antyrządowe, no, negujące, cokolwiek zrobi ten rząd, bo przecież no, oprócz naszej ustawy ochronie życia i ochronie życia, to inne postulaty są i obietnice przedwyborcze realizowane. A więc tutaj chcę powiedzieć, że jak wszyscy wiemy, ta krytyka jest bardzo duża ze strony opozycji i tak się zastanawiam czasami, kto tą Polską rządzi. Czy te korporacje poprzez swój lobbying, swoje nacisk, zaangażowanie tak? w mediach, może... możliwości, bo zobaczmy, jakie oni mają możliwości. Miliony wykładają na reklamę. Jedna z sieci wykłada tyle, ile pracownicy brutto zarabiają wszyscy w tej sieci. A więc jakie to są duże pieniądze, zauważmy. Oni mają na to środki, mają możliwości, bo są w mediach chlebodawcami i media są od nich uzależnione. A więc no, tak jak mówię, kto tą Polską...